Jedynka Platformy Obywatelskiej. No odważnie w Grudziądzu, trzeba powiedzieć, ponieważ to chyba pierwsza taka konferencja właśnie z mediami w tej kampanii wyborczej. Co dla Grudziądza można zrobić lepiej? Panie redaktorze, tak jak wspomniałem w czasie konferencji, główny problem podnoszony podczas spotkań z mieszkańcami czy z władzami samorządowymi to jest tworzenie nowych miejsc pracy i przyciąganie niezbędnych dla regionu inwestycji. A jak to zrobić? To jest przede wszystkim wykorzystanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i naszego położenia geograficznego. Do pozyskiwania inwestorów należy w tej chwili podchodzić z punktu widzenia obszaru całego, a nie poszczególnych gmin. Należy pamiętać, że inwestycja w jednym, nawet niedużym mieście przynosi pozytywne efekty dla wszystkich gmin ościennych, a także dla dużych miast, które są w bezpośrednim sąsiedztwie. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy miastami, władzami samorządowymi całego regionu i promowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w Europie i w Brukseli. Czyli stawia Pan na takie kompleksowe działanie regionalne, ponadregionalne, coś jakby metropolia. Może coś jakby metropolia, ale w tej chwili trzeba budować silne regiony, bo pojedyncze miasta budują infrastrukturę drogową, natomiast silny region dowodzi, że mieszkańcy potrafią i współpracować, a dla inwestorów tworzy się dużo szerszy czy rynek zbytu, czy dużo szersza możliwość wybierania w wykwalifikowanych pracownikach. Wspominał Pan tutaj o strefie ekonomicznej, o tym, że trzeba ją zagospodarować efektywnie. No trzeba zagospodarować efektywniej. Mamy dużo obszarów przygotowanych specjalnie dla nowych inwestorów. Te strefy już działają, przychodzą tutaj firmy, jest ich kilkadziesiąt już funkcjonujących, ale to jest jeszcze cały czas mało. Najważniejsze dla takich stref ekonomicznych jest przede wszystkim dobra atmosfera inwestycyjna i promocja na terenie Europy, bo czasami ci inwestorzy z Hiszpanii, z Portugalii, Irlandii czy Francji szukają dobrych miejsc i niekoniecznie muszą wiedzieć, że koło Kowalewa, koło Brodnicy, Rypina, czy Brześcia Kujawskiego, czy Grudziądza, tak, są dogodne warunki, są pracownicy, są osoby chętne do pracy, mające wiedzę i przede wszystkim bardzo dobra atmosfera lokalna. Jesteśmy teraz tu w Grudziądzu. No, nie da się tego uniknąć. Jest to największy problem tego miasta, jest zawsze powyżej, że tak powiem, średniej, bezrobocie. Bezrobocie, które powoduje, że to miasto no, troszeczkę pustoszeje. Jest to duży problem i to jest, tak jak wspomniałem, główny temat wskazywany podczas spotkań. No, bezwzględnie zagospodarowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej będzie wychodziło temu naprzeciw i będzie to bezrobocie zmniejszało. Co więcej, wpływ szkolnictwa zawodowego, które w ostatnich latach jednak trochę kulało, pokazuje, że nasz rynek potrzebuje ożywienia w tym obszarze. Tak? To jest nie tylko zachęcanie młodych uczniów do uczęszczania tych szkół, ale to jest także przygotowanie kadry nauczycielskiej, która w dużej mierze jest w tej chwili za granicą, więc proces nie jest łatwy, ale szkoły zawodowe dają naprawdę bardzo dobry start młodym ludziom, bo z jednej strony dają fach, gotowość do podjęcia pracy, z drugiej strony nie zamykają absolutnie drzwi, żeby kształcić się na przykład na poziomie wyższym w trybie niestacjonarnym, co spowoduje, że przed 30 rokiem życia osoba młoda może być już doświadczona zawodowo, może być po studiach i gotowa do zakładania rodziny. Pan tutaj jako kandydat stara się zaprezentować jako bardziej kandydat no niekoniecznie partyjny, czyli tak, Platforma Obywatelska, ale również kieruje Pan swój głos do, nawet wskazał Pan tu Prawo i Sprawiedliwość, inne ugrupowania osób, które chcą stawiać na region. Stąd moje pytanie, bo obecnie tutaj parlamentarzyści bardzo mocno utożsamiają się z programem Platformy. Nie chcą wychodzić poza ramy przyjętych, że tak powiem, takiego nurtu, tak to nazwijmy. Czy Pan jako parlamentarzysta będzie mimo wszystko stawiał na taką oczywiście partyjną, że tak powiem, lojalność, ale jednocześnie samodzielność i własne pomysły. O, może własne pomysły. Bo tego pragną właśnie mieszkańcy, tacy zwykli mieszkańcy miast. Nie stronię oczywiście, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, jestem radnym w Toruniu z Platformy Obywatelskiej, ale inwestycje nie mają barw politycznych, miejsca pracy nie mają barw politycznych i kapitał też nie ma barw politycznych. Jako parlamentarzyści musimy działać przede wszystkim z dobrem dla regionu. Czy to będzie parlamentarzysta z Lewicy, z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Platformy Obywatelskiej. Jego głównym zadaniem jest troska
jako region. W podobnym stylu działałem i działam do tej pory w Toruniu. Jestem oczywiście radnym Platformy, ale jeżeli jest inicjatywa, która pomoże mieszkańcom, to zawsze staram się ją wspierać, a jeżeli ona łączy dodatkowo członków innych ugrupowań, to znaczy, że ta inwestycja jest po prostu dobra. Czyli my jesteśmy w Grudziądzu, Toruń, czy skorzystają inne miasta, mniejsze miejscowości, na przykład Wąbrzeźno, Brodnica, tutaj Chełmno, Chełmża. Jak one skorzystają na tej pana, nazwijmy to takim spojrzeniu na problemy? Staraliśmy się właśnie to opisać podczas konferencji. Mianowicie, kiedy wchodzi inwestor, przykładowo w tej pomorskiej strefie ekonomicznej, to miejsca pracy nie powstają w jednym zakładzie. Do tego zakładu ktoś musi dojechać, to już firmy transportowe zyskują. Ktoś musi dostarczyć żywność, no to już firmy produkujące tą żywność zyskują. Tak więc inwestycja w jednym miejscu daje efekt zarówno w sąsiednich gminach, jak i we wszystkich dużych miastach danego obszaru. Więc to jest ten główny przekaz, o którym musimy teraz pamiętać. Na inwestycje trzeba patrzeć obszarowo, globalnie, a nie z punktu widzenia pojedynczych miast. Jedna inwestycja naprawdę przynosi efekty i rezultaty dla całego obszaru. Jakie problemy, albo może co chwalą mieszkańcy? W jaki sposób uwidacznia się ten obraz tego miasta? Że mieszkańcy podnoszą problem, o którym mówimy cały czas i to nie jest, nie chcemy tutaj wyważać otwartych drzwi. Upływ młodych ludzi, miejsca pracy, duży inwestor, bo poza tym oni podkreślają, że w Grudziądzu żyje się dobrze. No właśnie, jeden duży, a konkretny inwestor to z reguły jest właśnie, no tak jak w Toruniu, tak, nie oszukujmy się, wokół niego tworzy się taki system ekonomiczno, nazwijmy to, społeczno, wszystko się wokół niego tworzy, tak? Tak, czasami potrzebny jest taki jeden pozytywny bodziec, żeby takie koło zamachowe inwestycyjne. Grudziądz ma szansę na taki bodziec? Oczywiście, że tak, to położenie przy autostradzie, odległość do Trójmiasta w granicy, w 40-30 minut samochodem. Nie blisko położenie z Toruniem, Bydgoszczem czy innymi miastami naszego okręgu, strefa ekonomiczna. Absolwenci wyższych uczelni w niedalekich miastach, no i to jest jedno z kolejnych wyzwań dla Grudziądza, czyli funkcjonowanie szkolnictwa wyższego na terenie tego miasta, bo to 100-tysięczny Grudziądz. Pan, że UMK właśnie wyniosło się w cudzysłowie. Tak, nie pamiętam jak jeszcze byłem. Da się to zawrócić. Byłem przewodniczącym samorządu studenckiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kiedy tworzyliśmy tutaj ośrodek zamiejscowy, powstawały tutaj przedstawicielstwa czterech z wydziałów i wszystko wskazywało na to, że to jest początek bardzo dobrej drogi dla Grudziądza i kształcenia się tutaj na poziomie wyższym młodych osób. Ta droga gdzieś została zgubiona, wiemy, że uniwersytet się wycofał. Nie chcę rozstrzygać, z czyjej to jest winy. Fakt jest taki, jak jest. Natomiast na pewno warto wspierać tutaj działania prezydenta o to, żeby uczelnia wyższa powstała, bo alternatyw jest kilka, możliwości są i Grudziądz na pewno zasługuje na uczelnię wyższą. To takie ostatnie pytanie związane już typowo z wyborami, bo każdy kandydat próbuje oczywiście przebić się do największej liczby osób. Jedynka już teraz nie zawsze gwarantuje wejście do Sejmu. Świadomość wyborców bardzo mocno wzrasta. Czemu akurat na pana mają zagłosować, a nie na osobę z Grudziądza czy z jakiejś innej miejscowości? Bo rozumiem, że uważa pan, że jest pan lepszym kandydatem. Ja oczywiście nie chcę żadnemu innemu kandydatowi umować jego kwalifikacji, jego umiejętności, natomiast z zawodu jestem radcą prawnym. Od 5 lat jestem radnym miasta Torunia i mam dość solidny fundament, zarówno kompetencyjny, jak i umiejętności do tego, żeby ten mandat parlamentarzysty sprawować. Tak. Jestem osobą młodą, która ma naprawdę realne pomysły, jak rozwiązywać problemy naszych mieszkańców. Z osobą kreatywną, nie odmawiającą absolutnie nikomu współpracy, czego mój dotychczasowy dorobek jest tego najlepszym przykładem. I podczas spotkań z mieszkańcami, kiedy rozmawiam o tym, w jaki sposób można im tutaj pomagać w lokalnych problemach, spotykam się naprawdę z bardzo pozytywnym, z bardzo pozytywnymi opiniami, deklaracjami wsparcia, co też jest dowodem, że moja osoba na pierwszym miejscu nie jest przypadkowa.